robili w schronach, mieli siedzieć 3 dni, żadnej żywności. Więc, no bo tak, myślę, że musieli, bo są wikacje. Izolacja, tak jak teraz. Nie. A nie, spadło na, lina spadła na górze na kołowrocie, bo gdyby nie to, to by się ja... Musimy wyjechać. Mamy takie okienko. Ja go nie widziałam. Nie widziała pani. Myślę, czyli gdzieś zamurowane. No to nie było zasłonięte. Zapraszam dalej, tam jest. No i to jest właśnie to, co kiedyś pokazywałem na zdjęciach. Będę w ciepłownicy. No i mamy kocioł, który się zachował. Gołąbki? Nie, no śmietnik przez lata było tutaj wrzucane. 55 rok mam. Jest? Widzisz? No dobrze. Jest. Wierzą na słowo. Tak, nie mają wyjścia. Tomasz Nierzwa czytał. Co? Musi być ten starcik, nie? Wracamy do gry. Tak. 955. No więc przypuszczam, że drugiego takiego elementu już w Nowej Hucie nie ma. Byliśmy w kotłowniach, których w jednej byliśmy na razie, tak? W której były tylko no, mierne resztki, tak, a self jak musi być. Musi być. A jak nam się uda wyjść na dach, no to trzeba zobaczyć, czy jakiś komin specjalny do niego nie był. Trzeba będzie się zastanowić, w którym miejscu bloku jest, no bo tu zakładam, że chodźcie, tu mamy podpięcie i pewnie tu pewnie jest wyczystka, no więc gdzieś musiał być komin specjalny do tego. Nie no, uda się wyjść na dach. Wszystko jest zorganizowane. Drabinę mamy, klucz mamy, tak? Mamy. Mamy. Tutaj, popatrzcie się. Tu się coś... Gdzieś to tego pasowało. Pewnie do zmniejszenia przepływu powietrza. Zmiana średnicy rury. Także element jest. Jak byłem to jakiś czas temu z panem dyrektorem właśnie rozmawialiśmy, jaki los tego, no to proponowałem, żeby to na wszelki wypadek na razie zamknąć na 4 spusty, dopóki ktoś nie wpadnie na jakiś pomysł, gdzie to pokazać, w jaki sposób to wyeksponować, czy przenieść, no bo jak mówię, pewnie już drugiego takiego elementu w hucie nie mamy. No chyba, że gdzieś jeszcze w piwnicach się odnajdzie, bo to nigdy nie wiadomo, ale... Ale wiesz co, powiedzmy sobie szczerze, dzięki temu, że w ogóle o tym się gada, jest szansa na to, że przetrwa. A no tak, no nie? Oczywiście, no i bo się to... pokazuje. Ja, to jest piękne, no piękne. Jedną ręką. Dobra. Śmigamy. Martek, gdzie my teraz idziemy? Centrum C7. Skośny blok, tak zwany półokrągły, tak? No. Tu mamy taki załatwiony. Półstryszek. Dobra. O, ciężko będzie. Jak chcesz, tutaj potrzymać, wyjdziemy. Może się uda. Okay. Jakoś. A potem nakręcę. Jak ty pięknie stąd wychodzisz. Jest! No to idę. No jeszcze tydzień pandemii i bym się w ten własny zmieścił. Ja uważam, że ta drabinka wystarczy do tamtego przejścia. Halo? Gdzie jak tam? Powinna. Ja na dachu dopiero jesteśmy. Bo weźmy na czego. Handlowe. Ja już was kiedyś o to pytałem. Czy słyszeliście taką opinię, że to jest wieżowiec milicyjny? Czy oficerski? Tak? Nie słyszeliście. Nie wiem. Trzeba będzie się dopytać, skąd to się wzięło. Ciekawe. Znaczy jak młodzi byliśmy, to byś tam coś kiedyś przewąkiwał, ale... Nie czujesz się komfortowo? Zwłaszcza tam się będę nieco komfortowo, będziemy przechodzić. Damy radę. Możemy z Tomkiem wsiąść drabinę, jak coś jeden będzie leciał, to drugiego pociągnie za sobą. No ale tak się robi w górach, jak się idzie spiętym w linach. No. Trzeba skoczyć. Znaczy, że w miarę szerokie.
Ale ty mi opowiadałeś taką historię, że ktoś tutaj gonił, nie? Ale ty, Bartek, też miałeś podobno jakiegoś kolegę, który tutaj śmigał. Tak? Chował się i go wyciągali z tamtą. Udajemy, że już jest 1 czerwca. I zrobiliśmy sobie wycieczkę na Dzień Dziecka. Tutaj jest zejście. Może zejdę i odbiorę drabinę. Jeszcze na luzie to nie. Tak? Tu jeszcze dajesz radę? No to tak. Tak. Dobra. Jeszcze nie spadam. Tak, bo oni tam z was by musiał zagadać, bo nasi tu byli. Da się to? Ruszać? Jeszcze nie. Momento. Ustawiam tę akcję. Może się uda. Idziemy dalej. Tam czeka przed nami, dlatego tachamy tą drabinę, bo czeka przed nami jeden gzyms, z którego zlikwidowano drabinę. Tu już byliśmy wcześniej z Bartkiem. No i on twierdzi, że my nie damy radę, że to jest niewystarczająca drabina, a mnie się wydaje, że to jest wystarczająca. Więc być może, że za chwilę zakończy się nasza przygoda. A może nie. Warto przy tej okazji powiedzieć, że zgody mamy. Mamy zgodę, tak. Tak. Wiesz, jak to jest. Mnie już podają na internetach do prokuratury. Prawie. Tutaj kolejorze do tego nic nie mają. Co ty, Bartek, gadasz? Patrz pan. Była, no. Jak ja wiem, że z 15-14 lat, jak myśmy tu latali po tych dachach, to wtedy już nie było drabiny. Może ty dlatego pamiętasz, bo te 14 lat ci 2 metry brakuje. Robiliśmy zawsze tak, że jednego się do góry podsadzało, a później żeśmy się podciągali jeden drugiego. Tomek się rozpędził. No. Ja mu mówiłem, wiesz, jak ty poszedłeś załatwiać sprawy, że on da radę sam. On ma 2 metry, więc śmignie. To my jesteśmy takie pokurcze. Tutaj czujesz się bezpiecznie? Ta jest piękna. To bym balakom w łęgu wyszedł. Nie rozpędzajmy się. No. Jest. Dał radę. Jeszcze teraz jeden krok. Raz. W końcu. Ten to 30 kilo waży. Za kratkę, Krzysiek, za kratkę. Ja się za kratkę ciągnę. Dobra. Pierwszy raz po tej stronie. Odcinki, bądź ten odcinek, jeszcze nie wiem, jak ja to zmontuję. Udało nam się wyjść na dach. Udało nam się trochę ładnych widoków Państwu pokazać. Udało nam się wejść na Marten. Do
okolicznych z przychodni na Kolorowym i na centrum C do pomieszczeń, gdzie piękny kocioł jeszcze się zachował. Oczywiście bardzo Państwa proszę, udostępniajcie wszystkim fanom Nowej Huty te odcinki, żeby no jak najwięcej osób podzielało nasze zdanie, jeżeli oczywiście im się to podoba, że warto zachować takie dziedzictwo. Ojej, dobrze. O, jeszcze zegar, dobra.